Ale bardzo dobrze wystartowała Iga Baumgard-Witan, ale bardzo dobrze także Jamajka McGregor. Jamajka McGregor, proszę zobaczyć, jak mocno rozpoczęła. Bardzo mocny początek także w wykonaniu Laury Gailey, która to reprezentantka Kanady, zbliża się do Igi Baumgard-Witan. Bardzo dobry bieg także Sophie Becker, reprezentantki Irlandii, a za tym tutaj bardzo wyrównana walka. Początek niesamowicie mocny, no ale teraz drugie 200 metrów. Tutaj będzie trzeba będzie pokazać to, że właściwie rozłożyło się siły. Nawet już na wirażu Iga Baumgard-Witan szykuje się do tego, by na prostej jeszcze przyspieszyć. No i wierzymy, że odrobi ten dystans, który ma do sztafety jamańskiej, który ma do sztafety kanadyjskiej, który ma do sztafety Irlandii, Słowenii. Jak gdyby się nie liczą, Iga Baumgard szerokim łukiem na razie na czwartym miejscu. Patrzymy, co się dzieje. Na razie widać, że tutaj walka jest niesamowita. Iga Baumgard-Witan resztą sił wychodzi na trzecie miejsce i teraz Aleksandra Gaworska. Najważniejsze, że dobra zmiana, ale już czwarta pozycja, a zatem ważny moment dla Aleksandry Gaworskiej. Po to, żeby nie teraz nie straciła tego kontaktu. W tym kontakcie winie się dużo lepiej, tak jakby w tunelu aerodynamicznym musi się ustawić za plecami rywalek i połykać ekonomicznie te metry po to, żeby na końcówce wykorzystać zapas energii i mocy i oddać przed nimi Kanadyjki, Jamajki, Irlandki. One wszystkie są w zasięgu Aleksandry Gaworskiej, tylko czy będzie miała miejsce na wyprzedzanie. Już tutaj widzimy, że ma pewną rezerwę, że już ją uruchamia, że próbuje przenieść się przed Irlandką. Nie udało się jeszcze przed tym wirażem. Będzie musiała poczekać i spróbuje zaatakować na ostatniej prostej, a za chwilę już tutaj na nią czeka Natalia Kaczmarek, nasza jedna z liderek, także dwie szybkie nasze rakiety za chwilę zostaną odpalone. No i mamy teraz w zanadrzu dwie dziewczyny do zadań specjalnych, Agata Natalia Kaczmarek i Justyna Święty-Erzetic. Tymczasem Natalia Kaczmarek zdaje sobie sprawę, że trzeba tutaj odrabiać, bo jak gdyby tutaj widzimy, że reprezentantki Kanady i reprezentantki Jamajki są w tym momencie jak gdyby poza zasięgiem, a zatem Kanadyjki i Jamajki bardzo dobrze biegną, no ale Natalia Kaczmarek wie, co musi zrobić. Celem jest wyjście na drugą pozycję. Już w tym momencie staje się to faktem, a mając w odwodzie Justynę Święty-Erzetic, wierzymy, że tutaj na pewno co najmniej trzecie miejsce w tym biegu eliminacyjnym Polki zdobędą. Pamiętamy o czasie, które miały Belgijki, trzecie w pierwszym biegu eliminacyjnym, 3 minuty 30 58 sekundy, a zatem niech Państwo również patrzą na czas, który w prawym dolnym narożniku jest widoczny. Natalia Kaczmarek kończy już swoją zmianę, no i teraz Justyna Święty-Erzetic rusza na ostatni odcinek na trzecim miejscu, ale bardzo dobra zmiana, Polki przechodzą na drugie miejsce. Justyna Święty-Erzetic już tego nie wypuści, to dziewczyna, która po prostu ma serce jak lew, jak lwica, jak gepardzica. Biegnij do przodu, biegnij po drugie miejsce, cudownie, fantastycznie biegną reprezentantki Polski, pokazujemy polską moc. Zdecydowanie syty nie zrozumie głodnego, tak mówił trener Lisowski. Natalia Kaczmarek wykonała doskonale swoją pracę, a jeszcze lepiej pałeczkę odebrała i przeszła do ofensywy Justyna Święty-Erzetic, która właściwie z zaplecami rywalek w jednym momencie znalazła się nagle przed nimi i teraz przewodzi tej grupie pościgowej. Na pewno nie odda tutaj tego drugiego miejsca, za chwilę zablokuje. Wiemy, że Justyna Święty ma wspaniałą końcówkę i za chwilę ją odpali, ale nie musi nic więcej robić, bo przecież do finału awansują dwie sztafety z dużym kół. Pierwsza Jamajka, ale nie, Justyna Święty pokazuje jeszcze siłę, pokazuje siłę i walczy o pierwsze miejsce. Przyjechały, żeby wygrać w eliminacjach i właśnie to zrobiły. Justyna Święty-Erzetic, pokaz siły i dominacji na bieżni. To piękny nie jest, obrazek. To nie jest Kirchholm, proszę Państwa, to jest Belgrad. To nie jest Huzaria, to jest polska kobieca sztafeta 4x400 metrów. Iga Baumgard-Witan, Aleksandra Gaworska, Natalia Kaczmarek, a przede wszystkim cudowna, bajeczna, fantastyczna, jedyna i niepowtarzalna Justyna Święty-Erzetic.